Za nimi Mistrzostwa Świata Orkiestr Dętych w Niemczech, Majoretki Diament z Chmielowa i Dziewczyny z Aurum Gog Gorzyce, bo o nich mowa, wróciły z kolejnymi sukcesami. Na Mistrzostwa Świata Orkiestr Dętych podopieczne Małgorzaty Gronek pojechały z orkiestrą Dętą Okulice, która wywalczyła sobie prawo startu podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Polski w Radomiu. Udało się wyjechać w systemie współpracy z orkiestrą Dętą z Okulic. Pracowałam z nimi stacjonarnie i online i do tego były potrzebne dziewczyny, które rekrutowały się z zespołów, z którymi współpracuję, pod szyldem Margo Dance Team. Jest to mój zespół, a dziewczyny rekrutowały się z Gorzyc, Leżajska, Pszczyny na Śląsku i Tarnowska Wola, no powiedzmy gmina Nowa Dęba. W mistrzostwach w Niemczech wzięło udział łącznie 79 orkiestr z 8 krajów, w tym 6 z Polski. Orkiestra Okulice wraz z grupą choreograficzną pod kierunkiem Małgorzaty Gronek wystartowała w 4 konkurencjach: przemarsz, parada marszowa, show i koncert. We wszystkich wypadły znakomicie. Show z punktów srebro, street parada z punktów srebro, koncert z punktów srebro i przemarsz z punktów srebro. Jestem bardzo dumna z dziewczyn, które musiały online spiąć wszystko, współpracować z dużą orkiestrą, bo było nas wszystkich ponad 70, więc to są duże orkiestry. Musiały zachować naprawdę zimną krew w pewnych sytuacjach. Przy czym no, dziewczyny są zaprawione w bojach i dały radę. Jak to nasze Polki zwracały nieprawdopodobną uwagę urodom. Zafascynowani prowadzący choreografowie byli tym, jak one szybko potrafią wejść w rolę, więc dla nich nie było istotne, że makijaż trzeba zrobić na ławce. Makijaż 5 minut był zrobiony sceniczny. Dyscyplina dziewczyn, no naprawdę spisały się na medal. Na tym nie koniec. Przed majoretkami i ich trenerką kolejne wyzwania. Za kilkanaście dni wyjeżdżają na Mistrzostwa Świata Majoretek we Francji. Tam jedziemy w systemie drużyny narodowej. Udało się tą drużynę powołać, więc mamy majoretki z całej Polski. Jadą dziewczyny w różnych kategoriach. Jedzie pompon, jedzie baton, jedzie twirling, jadą majoretki klasyczne, jedzie buława. Wracamy, przepakowujemy walizki i jedziemy na imprezę chyba najbardziej przez nas wyczekiwaną, na jubileuszowe żagle z Lot Żaglowców do Szczecina. Na zaproszenie orkiestry tym razem będziemy tańczyć z orkiestrą Zmuszany. Natomiast zaprosił majoretki oprócz kapelmistrza jeszcze kapelmistrz orkiestry wojskowej ze Szczecina, który też dziewczynami jest zachwycony, więc przepakowujemy się, wsiadamy w autokar i jedziemy. Potem przyjdzie czas na odpoczynek i wakacje. Do treningów wrócą we wrześniu.